spotkaliśmy się na drugim maratonie charytatywnym w Sadkach. Jest to maraton zumby prowadzony przez panią Sylwię Łobodę i jej kolegę z Nakła. Maraton jest charytatywny, gdyż zbieramy pieniążki na dziecko naszej koleżanki, która uczestniczy w zajęciach z zumby, na Oskara Kozłowskiego. Oskar jest chory na dziecięce porażenie mózgowe, także każdy grosz, który tutaj przynieśliśmy, na pewno mu się przyda. W zeszłym roku za zebrane pieniążki mama Oskara zakupiła dla niego obuwie ortopedyczne, także myślę, że i w tym roku na coś szczególnego dla niego przeznaczy te pieniądze. Oskar miał niedawno, kilka dni temu, kolejną operację, także wymaga ciągłej rehabilitacji. No i jak wiemy, jest to bardzo duży wysiłek i finansowy dla jego rodziców. Także bardzo się cieszymy ze wsparcia tutaj naszych mieszkańców, że tak licznie przybyli i uczestniczą z nami w tej świetnej zabawie. Until they come, until they come, until they come.